Lego Friends, wydanie specjalne. Dwie saszetki w jednym magazynie. Cena 15 zł. Sprawdźmy, czy było warto. Najpierw zajrzyjmy sobie do magazynu. Prawdopodobnie nie będzie to nic wyjątkowego w porównaniu do magazynów wydawanych co miesiąc. Tu mamy sposób budowy naszego zestawu. Widać sporo ciekawych elementów. I oczywiście nasz źrebak, czyli coś, co przyciągnęło moją uwagę. Tutaj mamy komiks, reklamy, zabawy, plakaty. Tak wygląda nasz pierwszy plakat. Tak wygląda drugi. Wakacje nareszcie. No już od jakiegoś czasu trwają reklamy. Oczywiście pingwiny z Madagaskaru. Chyba najfajniejsza bajka, jaka do tej pory jeszcze jest puszczana. Tak przynajmniej mi się wydaje. W mojej ocenie jest bardzo fajna, dynamiczna, można się wciągnąć. Nawet nie trzeba oglądać odcinków po kolei, a zajmuje człowieka, przyciąga uwagę. Tu mamy jakieś też dodatkowe gry i oczywiście reklama magazynu, który już recenzowałem dla Was. I jakieś koło fortuny. Aha, wybierz, w jakim jesteś nastroju. No ciekawe, fajne. Zawsze wykorzystanie tylnej strony jest jak najbardziej na plus, ponieważ ona jest sztywna, więc jakieś gry zabawy tego typu są jak najbardziej mile widziane na ostatnich stronach. Przejdźmy zatem do saszetek. Tak prezentują się elementy po złożeniu. Te dwie saszetki tutaj połączyłem w jeden zestaw. Jak widzimy, jest tutaj sporo elementów otoczenia. Skupmy się teraz na każdym po kolei i oceńmy, jak one wyglądają i czy są adekwatne do ceny, jaką zapłaciliśmy za zestaw. Zacznijmy od źrebaka. Takiego elementu jeszcze nie widziałem. Bardzo fajny. Nie ma oczywiście zbyt wielu nadruków oprócz oczu, jak tutaj możemy zobaczyć. Dodatkowym jego elementem ozdobnym jest kokarda, którą możemy bez problemu zaadaptować do jakiejś innej postaci, do na przykład figurki z serii LEGO Friends. Tutaj absolutnie jest to wymienne, więc bardzo fajny element na plus. Przejdźmy dalej. Mamy tutaj jedzenie dla naszego źrebaka, czyli taka być może sprasowana słoma, siano, taki element. Idąc dalej, mamy jabłko w takim jakby kontenerze, skrzynce. Takie dość nietypowe kolory jak na skrzynkę, ale elementy jak najbardziej fajne. Idąc dalej, wiadro, w którym mamy wodę dla naszego źrebaka. Jeśli wymienimy ten klocek na biały pin, spokojnie może to nam służyć jako wiadro z farbą. Idąc dalej, przeszkody jeździeckie dla naszego źrebaka. No nie wiem, czy rozpoczyna się trening koni w tak młodym wieku, ale no niech będzie. Zawsze to jakieś dodatkowe elementy. Może się nie znam. Jeśli ktoś z Was jeździ konno, dajcie mi znać. Ja tylko raz siedziałem w siodle, więc nie jestem żadnym znawcą w tym temacie. Oczywiście. Tutaj idąc dalej, elementy, którymi możemy pielęgnować naszego źrebaka, czyli taka szczotka, a tutaj możemy napoić go wodą, oczywiście przystawiając do tego wcześniej wiadro. Tak więc bardzo fajny element. Kilka prostych klocków, a sprawiają bardzo dobre wrażenie. I dwa ostatnie elementy, czyli taka kuchenka i jakby ogródek, w którym mamy, to przypomina wiśnie, ale wydaje mi się, że będą to raczej maliny w tym momencie na takim małym krzaczku. Nadrukowane elementy zwracają uwagę. Mamy tutaj dwie truskawki i takie dwa fioletowe piny. Prawdopodobnie chodzi o jagody w tym momencie. To jest trochę odpada niestety ten klocek, bo tutaj jest bardzo wąsko z tą grządką. Tutaj się to komponuje. A nasza kuchenka prezentuje się tak. Też jest to nadrukowany klocek, więc też na plus. Jakieś słoiki, garnek na kuchence. Nie ma tu żadnych dodatkowych elementów. Dwa proste klocki. I tak prezentują się wszystkie elementy naszego zestawu. Podsumowując, jestem na tak. Już Wam mówię dlaczego. 15 zł to wprawdzie cena adekwatna do liczby klocków, ponieważ za 10 zł dostajemy praktycznie tę samą cenę za klocek. Jednak tutaj ten przegląd elementów, zestawów, wyposażenia tego dodatkowego jest bardzo szeroki. I jeśli gdzieś zgubimy jakieś elementy wyposażenia, czy szczotkę, czy jakieś nadrukowane elementy, których zawsze jest mało w Lego, czy chcemy uzupełnić naszą kuchnię, czy na przykład jakieś elementy otoczenia w
w jakimś zestawie, w którym mamy większe konie, jakąś większą stadninę, wtedy jak najbardziej te zestawy się Wam przydadzą, moi drodzy. Ze swojej strony no, cieszę się, że w jednym zestawie dostajemy elementy nadrukowane w postaci takiego oto słoika, bardzo ładny. I te truskawki są naprawdę świetne. Moim zdaniem zestaw jest godny uwagi nie tylko dla fanów LEGO Friends, ale również jeśli chcemy mieć kilka dodatkowych jakichś części, nie tylko zapasowych, ale i takich niespotykanych w innych setach, jak najbardziej warto się zaopatrzyć w ten magazyn. Dzięki Wam serdeczne za obejrzenie odcinka. Pozdrawiam Was i do następnego. Cześć!